Okej, okay. Witam was serdecznie. Zakaz słonego miejsca. No to wasz ulubiony, poczciwy kierowca, który znowu nie pamiętał ustawień swojej ciężarówki. Ale dobrze. Jesteśmy... mamy w ogóle teraz walentynki, właściwie już po walentynkach, ale z powodu tego, że no, ja miałem troszeczkę mało czasu, żeby tu coś ponagrywać, to nagrywam wam ten odcineczek, tylko mnie ta muzyczka denerwuje, zaraz ją sobie wyłączymy. Przede wszystkim właśnie dźwięk mnie aż rzuca. Moi drodzy, tu dziękuję. Nie, sobie radę może być. Tu. Dobrze. Jeszcze w rozgrywce, póki jesteśmy już w menu, sprawdźmy sobie. Tu widzę, że mi pozapisywało. Tylko chcę zobaczyć, czy mam w euro. Tak, czy w polskich. Naczepy gracza, to ja chciałem tylko sobie ustawić. Trudności parkowania, nie, pokaż nawigację, dobrze. Tu mamy kierunkowskazy, na pewno się pozmieniały, bo to jest... Dokładnie. Okej. Okay. Światło awaryjne, tylko tutaj sobie jeszcze ustawimy na szybciutko uruchamianie. Włączenie zapłonu i uruchomienie będzie... O! Myślę, że mamy wszystko. Sprawdźmy tylko grafikę. Panie, proszę tak nie robić. Ok. Także kredyt zaciągnięty na firmę. Pierwsze zlecenie, które już jest tutaj podjęte przez nas. Światła są. W tym Volvo się zmieniły, widzę. Ej, pozmieniało się wam, powiem, albo ja nie widziałem jeszcze, albo ja nie zwracałem uwagi na nasz pierwszy garaż. W każdym bądź razie, chyba wyjedziemy. W każdym bądź razie, co bym chciał powiedzieć? No, myślę, że jakaś tam regularność wraca na kanał. Chciałbym bardzo, muszę to się za to w końcu wziąć, bo... co mogę wam powiedzieć, to to, że... No nie mam aktualnie czasu. Nad tym bardzo... O Jezus, ubolewam. Bo... chciałbym też bardzo dużo wrzucać na ten kanał. Głównie gier, bo... planuję zrobić taki kanał drugi, podcastowy. Znaczy może nie podcastowy, albo coś w takim rodzaju wywiadowy, że będę zapraszał sobie gości do miejsca, które jeszcze jest, bo nie, bo jest, ale go nie ma, dlatego że jeszcze troszeczkę z czasu minie, nim ja tam wejdę. Zresztą wszystko na tym drugim kanale będzie też nagrywane. Całą historię wam też o tym opowiem, ale to dopiero jak już będę mieć klucze. Będę mieć klucze i że tak powiem, będę mógł tam wejść. To na pewno wszystko się na bieżąco na dniach przekonacie. Znaczy na dniach, no. Sprawa sądowa będzie jeszcze, więc no, troszeczkę to się wydłuży w okresie czekania, ale myślę, że mam nadzieję, że już do czerwca będę mógł wam się pochwalić. A my tutaj widzimy ku naszym oczom się pojawia, czeka na nas walentynkowa, pięknie zrobiona przyczepa, znaczy naczepa plus towar, który w niej będziemy wieźli. Nie wiem, co tu może być. Walentynkowo to pewnie kwiaty.
albo jakieś słodycze, cukiereczki, coś tego typu. Okej, podjedźmy sobie tak. Okej, podepniemy. Wyjeżdżamy. Ciężka ona jest. 23 km mamy już przejechane naszym pierwszym, naszym nowym Volvo. Więc, a w ogóle to nawet nie wiem ile kilometrów wcisnę. 500? No, no, no. Dobrze, dobrze. Możemy i 500 wcisnąć, moi drodzy. Na pewno zahaczymy o stację, żeby sobie kawę zrobić. Dla was też będę, dla was też proponuję usiąść wygodnie, zrobić sobie herbatki, kawy, czy tam obiad, czy co wy tam o tej porze będziecie robić. Chyba że to będzie wieczór, no to ułożyć się wygodnie do podusi i przed zaśnięciem, chciałem powiedzieć, zasnąć. No nie, no na filmie się nie zasypia, no chyba że będzie tak nudny, ale nie wydaje mi się. Dźwięk też chyba powinien być dobry, zobaczymy. Jeżeli nie, no to postaram się troszeczkę to podgłośnić, tak aby było lepiej na następnym materiale. Coś wolno, bardzo ciężki towar mamy, nie wiem, właśnie mieliśmy zobaczyć, co my tu wieziemy. Jakieś gifty. Oto wieziemy jakieś gifty dla jakiegoś youtubera pewnie. Ale całą przyczepę? Znaczy przyczepa to nie, naczepa. No nic, no. Chłop płaci, to ja wiozę, jak to się mówi. Także... tak to jest. No. Co do mojego kanału. Troszeczkę filmów padło. Teraz przez ostatni czas. Może nie takich, jakich bym chciał. To znaczy, chcę, żeby na tym kanale dużo fajnych filmów z gier i w ogóle wchodziły, wpadały. Robi się coraz cieplej. Przynajmniej tak się zdaje na razie, bo od kilku dni jest tutaj w Łodzi, bym powiedział, bardzo piękna pogoda. Nie będziemy tu przed policją wymuszać. Pan skręcasz? Pan skręcasz. Jest super. Od kilku dni jest tutaj piękna pogoda w Łodzi. Może piękna to ma dużo powiedziane, ale jest naprawdę przyjemno. O, słoneczko ładnie świeci. Jest chłodno, oczywiście, bo to jest kwestia chyba tam 3 stopni. Przy słońcu jest wiadomo cieplej, jak to bywa zawsze, ale no mam nadzieję, że już się, że tak powiem, tej zimy pozbyliśmy. No jeszcze jest przed nami marzec, a w marcu jak w garncu lubi być i mokro, i zimno, i mroźnie nawet czasami. Także powiem wam, że napawa mnie to dużym optymizmem. Dlaczego? Dlatego, że będzie można więcej wyjść na dwór. A co się z tym wiąże? Tym, że będę mógł więcej zacząć nagrywać, troszeczkę bardziej pokazywać wam Łódź też, bo chciałem pokazać wam dwa parki, które tak naprawdę przeszły rewitalizację taką totalną. Widzimy się na stację, sobie tutaj tylko do naszej pani ekspedientki skoczę po kawkę. I myślę, że tak. Także widzimy się za dosłownie chwilkę.
Okej. Nie jesteśmy. Niestety, co się okazuje, w naszym Volvo jest już AdBlue. Nie za bardzo mnie to napawa optymizmem, no ale cóż, wymogi unijne i europejskie są takie, a nie inne i to AdBlue trzeba mieć. Nawet, jak możecie zobaczyć, na kierownicy mamy, na desce rozdzielczej, nie na kierownicy, na panelu mamy benzynę i na niebiesko stację, znaczy benzynkę też, czyli to paliwo AdBlue. Ten dodatek do paliwa. A więc wracając do kwestii związanej z Łodzią i z nagrywaniem, chciałbym właśnie na tym drugim kanale, który myślę, że zobaczymy, jak on będzie, bo też potrzeba trochę czasu, zanim to YouTube zweryfikuje, zezwoli na nagrywanie. Wiecie, to nie jest też takie hop-siup. Bo nagrać film, który powiedzmy zajmie 15 minut, to jest około 40 minut obrabienia, 40 minut nagrywania. Jedź, chłopie, no. Jezu, 30 na godzinę będzie się ciągnął. Możesz, chłopie, szybciej, dziękuję. Więc tak, to trochę, zawsze z tego materiału musi być więcej, aby można było go zrenderować, zobaczyć minusy, plusy, uciąć, wyciąć, wstawić, wkleić. Nie można nagrywać też, wiecie, od minuty do minuty. Czasami się coś trafi takiego fajnego, co spowoduje, że cały materiał się polepszy i będzie to jakby to kwintesencja, będzie ten smaczek taki. No ja mam też, chciałbym trochę ponagrywać. W sumie w zeszłym roku nie udało nam się też dużo nagrać, czy nagrywałem dużo też fajnych miejsc i mieszkanie Rozpary i inne takie tam vlogi były. Mam nadzieję, że w tym roku przebijemy tą barierę 1000, chociaż chciałbym do tego, żeby w tym roku przebić tą barierę 1000 subskrypcji albo dobić chociaż do tego 1000. Czy to będzie możliwe? Myślę, że jest to jak najbardziej możliwe. Wystarczy troszeczkę bardziej zaangażowania mojego, jak i waszego, pociąg. A jest tak naprawdę wszystko możliwe. Wystarczy chcieć. Mobilizacja, systematyczność. Te kluczowe rzeczy sprawią i będą sprawiać sukces, który, no tak nie ukrywam, muszę wziąć, że tak powiem, w swoje ręce. O, proszę, odważny. Ale wiecie, o nie, dobra. Ja myślałem, że samochód jechał. A to jednak nie ma sensu wyprzedzać. Bo nie potrzebujemy kolizji. Tylko teraz jak się zastanawiam, bo tutaj ten kanał chciałbym troszeczkę też zmodyfikować, troszeczkę odświeżyć jego banery, logo. Ten kanał chciałbym, żeby był typowo kanałem związanym z grami. To za tym idzie też, wiadomo, no, te vlogi, które tutaj były, myślę, że zostaną, bo to też jest jakaś cząstka tego kanału. I też coś one na tym, w tym, do tego kanału wniosły. Ale chciałbym zrobić też taki koncept na drugi kanał.
typowo właśnie taki gdzieś tam, wiecie, wyjazdowy, gdzie się no, typowo coś dzieje, tak? Na przykład cały dzień coś tam robię i wiadomo, że to nie będzie nagrywane, będzie nagrywane. No, będzie materiał na kilka godzin, ale wy nie będziecie tego oglądali, powiedzmy, nie wiem, 4 godziny materiału, tylko to wszystko będzie tak przeanalizowane, przycięte, ucięte, zredukowane, żeby wam na przykład zajęło to pół godzinki na przykład do porannej kawy, tak? Czy tam, czy do obiadu, czy po obiedzie, tak? Nie będziecie mieli co robić, czy na wieczór nawet, tak? Do herbatki. To myślę, że coś takiego będę chciał zrobić. Zobaczymy, co będzie, jakie będą osoby występować, bo też chciałbym, aby na tym kanale występowały osoby różnej wartości, czyli wartości, osobowości, bo to kanał, ten kanał ma być tak jakby publiczny, ale chcę takie nowości wprowadzić w kanał po różnych fajnych rzeczach, które też spotkały mnie i nie tylko. Chciałbym taki kanał z ciekawymi osobami, które jakieś fajne mają też pomysły. Chciałbym biuro otworzyć, nie matrymonialne, od razu mówię. Chcę też poruszyć fajnych dużo tematów, które tak naprawdę od dawna, dawna. I nie tylko od dawna, bo też od kilku, powiedziałbym, że miesięcy, może roku, dwóch, maksymalnie, się pojawiły, które też myślę, że są i będą ciekawym tematem, tematami do omówienia. No i wiadomo, jak to na kanale rozwój jest najważniejszy, więc kurczę, dużo fajnych rzeczy chciałbym, tylko wiadomo, no, inwestycja w sprzęt się musi udać. Bo nie ukrywam, że bez sprzętu to dużo też nie zrobimy. Nie musi to być najlepszy sprzęt, ale wiecie, na sam początek też chciałbym na samym początku nawet i z telefonu można by było nagrywać. Mam telefony, które nagrywają w 4K i dobrą jakość obrazu mają i w ogóle, więc nie potrzebowałbym, z aparatami bym poradził. Chodzi mi tutaj głównie o mikrofony takie, jak mają w studiach. By na przykład można było sobie nagrywać w plenerze, tak? Bardzo ciekawe tematy. Poruszać jakieś fajne, innowacyjne pomysły. I to myślę, że to też wyjście z czymś takim naprawdę duże możliwości dla mnie przede wszystkim. Bo wiadomo, zimą człowiek siedzi, zimą nie będzie aż tak dużo tematów poruszanych. Myślę, że na pewno jakieś tam jarmarki, tego typu rzeczy będą, ale jeżeli chodzi o lato, to naprawdę dużo można, jest bardzo dużo możliwości, może tak powiem, na które ja bardzo bym chciał, aby to w końcu się nam udało i mi. Bo dzięki wam mogę, że tak powiem, istnieć, mogę tutaj działać, bawić się i spełniać swoje hobby, tak? Okej, dojeżdżamy. Czy on będzie skręcał? Nie. No i zajebiście, bo my na Poznań jedziemy. Czekajcie, bo my mamy gdzieś w ogóle jakąś taką dziwną trasę, żeśmy obrali. Wieście się, trzeba spać iść. Panie, panowie, musimy zaraz się kimnąć. Trzeba tachograf wykręcić, niestety.
Dobrze, dobrze. Kawa nam niestety nie pomoże. Coś ten silnik jest. Ja nie wiem, wieziemy ton. Nawet nie zwróciłem uwagi. 23 tony, 43 tysiące. Dobrze. W takim razie, o, jakiś balonik to ładnie sobie lata. W takim razie sobie lecimy. I teraz tak się zastanawiam, bo dłuższe materiały, czyli dłuższe trasy, powiedzmy 1000 km, 1700, bo na pewno takie będą. Myślę, że no nie będę mieć na 2-3 godziny tematów takich do poruszenia, żeby przez te 2-3 godzinki czasu gadać. Więc myślę, że mam dwie opcje. Albo nagrywać osobno dźwięk, obrabiać to w programie, czyli materiał po prostu dwugodzinny, na przykład z kimś po prostu rozmawiać podczas jazdy, czyli tylko byłby tutaj dźwięk. Tak, wiem, że mi to poda zmęczenie. Byłby dźwięk po prostu ciężarówki i jechana byłaby trasa i jakiś temat byłby poruszany. Nie wiem, czy to wyjdzie, czy nie, ale myślę, że dałoby radę. Tylko wiecie, no przy dziecku, przy tym jak on też jest rozregulowany, bo nie chodzi do żłobka. O, tu ściąga bardzo. Cholera, nawet nie wiedziałem. Mam niby ten włączony czujnik deszczu. No i mogę wam powiedzieć, że... Ale ładny tam piorun był. Że no, czuć to, że te opony jednak troszeczkę lecą po tej pierwszej fazie deszczu. Dobra, znajdźmy taką stację, by się przydało przykimać, bo zaraz mi się wyświetli znowu komunikat. Ale ominąłem słupki, ale ściąga. Dobra. Siedemdziesiąt to 70, nawet 69 jedźmy. Dobra, widzimy miejsce, gdzie można iść spać. Powiem wam, że na przykład ja na przykład bardzo uwielbiam słuchać dźwięku burzy i deszczu, nie? Obijających się o metalową, na przykład o metal czy o jakąś blachę metalową. To jest takie kojące dla mnie na przykład. Albo dźwięk suszarki, no to jest też mega stos. Nie wiem, czy wy też tak macie? Ja miałem tak ze dzieciństwa. W sumie teraz też tak mam. Ale jakoś tak u mnie się teraz, no mniej używa się suszarki, bo no ja to, że ja jak używam suszarki, to tylko ja w domu. Tak naprawdę. Ale kiedyś, jak byłem dzieckiem, to na przykład bardzo, jak siostra czy moja mama suszyła włosy,
to normalnie mnie zawsze tak, takie ciepło brało, jak się kładłem spać czy coś, czy jak byłem leżałem w łóżku. Jakoś tak, nie wiem, suszarka działa na mnie kojąco, można powiedzieć. Ale nie ukrywam, że jeszcze wpadłem na taki pomysł, można by było robić ASMR z gier. Z gier, nie ze wszystkich, bo to wiadomo. Ale na przykład z Eurotracka, czy American Track, jak najbardziej. No bo tutaj też są, tu jest dużo dźwięków, które... które, że tak powiem, no są kojące. To też by było spoko w sumie. Chciałbym nagrać odcinek taki 30-minutowy. Zobaczyć, czy faktycznie to będzie miało jakieś wyświetlenie i czy w ogóle to się przyjmie. Bo są te z mikrofonami. Kilometrem została. Będzie, nie wiem, czy tam, czy nie pamiętam, nie czytałem, czy trzeba 15 takich, 15 takich, Boże, dostaw zrobić, żeby dostać jakieś malowanie, czy nie. Musiałbym, zaraz przeczytam, jak dojedziemy. Mamy kredyt, jest co spłacać. Już 404 mamy, 5 przejechane nowiuśkim Volvo, proszę Państwa. No ale ten silnik trzeba będzie zmienić. Nie widzę, ile już się minut nagrywa, ale myślę, że dojedziemy i akurat skończymy. Powiem wam, że Eurotrack jest bardzo przyjemną taką odskocznią dla mnie, gdzie tak naprawdę mogę... O, FedEx. Panie, kolego. Gdzie mogę tak naprawdę sobie odpocząć? Ogólnie komputer dla mnie to jest odprężenie. Nagrywanie filmików, nagrywanie vlogów. To jest tak jakby moja pasja, moje hobby. Chciałbym też nagrać dzień z mojej pracy. Ale wiem, że to się by... Jest to możliwe? Tylko... jakby standardy będą zachowane. Zobaczymy. Albo chociaż takie opis stanowiska, nie?
do Hamburga byśmy jechali? Może i tak. Tutaj trochę widzę, że się robi korek. Ło, ale mi tam prawie wjechał w tyłek. O, żeż ty. Fetek, zaraz mnie dogonili. Fatex leci na Hanower, na Berlin. A nie. Jednak skręca. Papa, Fatex. Ja będę chyba zmieniał pas, z tego co kojarzę. Także już się przygotowałem wcześniej na zmiany. Dokładnie. Tak myślałem. No ziomuś niestety, ale za mną wjeżdżasz. Schondelfelder Kruz. Okej. Teraz lecimy na Wrocław Dresden. Będziemy chyba skręcać. Tak. Coś zobaczymy. Powinniśmy być już niedaleko. Mercedes puszcza, BMW. No i co? Pierwsze 540 będzie, czy 30? 530 km, moi drodzy. Zrobiliśmy. Piękne, piękna rzecz, powiem wam. Piękna rzecz, cieszę się niezmiernie. Mam nadzieję, że to Volvo będzie mi bardzo długo służyć. Na pewno chciałbym miliona, nie, przepraszam, miliona raczej tym nie zrobię, chociaż może bym zrobił milion. 530 km. Teraz pytanie, gdzie my tu będziemy skręcać? Po prawo czy po lewo? Chyba po lewo, tak jest. No Berlina, moi drodzy, zawitaliśmy. Okej, nie będziemy tutaj. Okej, sobie sprawdzę. Ulejszy. O, jeju, jeju, jeju. Okej. I cóż, moi drodzy, ja będę kończył 40 minut prawie nagrywania. Myślę, że bardzo fajnego. Zobaczymy, jak się wam to spodoba. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne filmy, vlogi. Myślę, że ich będzie teraz na tym kanale dużo. Chciałbym przede wszystkim i będę robił wszystko, aby to
Ta systematyczność, regularność też wróciła. Jest troszkę, mam troszkę pomysłów, jest co pokazywać, bo przez od ubiegłego roku, jak sami widzieliście, Plac Wolności został zamknięty, bo był remontowany, przebudowywany. Jest też bardzo fajnie zrobiony. Ja chciałbym też to wam pokazać, jak to wszystko wyglądało wcześniej, jak to wygląda teraz. Mam nadzieję, że mi się uda. To też by był fajny kanał. Fajny pomysł, nie kanał, tylko fajny pomysł na odcinek. Dziękuję i pozdrawiam.